Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale na moim kanale. Słuchajcie, wpadłem dzisiaj do Was z fajnym deckiem, czyli deck z X-Bowem. Słuchajcie, pograłem sobie ostatnio tym deckiem i chciałbym go Wam naprawdę dzisiaj pokazać, także dzisiaj sobie zrobimy parę ataków. Często mnie pytacie, Wkurwiony, jaki deck, co tam, jaki deck wziąć tutaj, jaki deck wziąć tam. Dzisiaj pokażę Wam fajny, uniwersalny deck, jak i na arenę, jak i na challenge. Także zapraszam Was wszystkich do oglądania, posiedźcie sobie razem ze mną, no i gramy, słuchajcie, gramy. Zagramy sobie na jakimś challenge'u, także zapraszam do oglądania. Walimy sobie pierwszy atak, jest Inferno, są minionki, także lecimy. Fire Spiritsy, wyrzućmy je, przerzućmy to wszystko. To w sumie to jest... W sumie niefajne to jest, ale dobra. Czekajcie, piecyk. Tak. Jeśli teraz postawię X-Bow, on będzie walił... będzie walił właśnie w piecyk. To jest w sumie najgłupsze, dobra. Dobra. Inferno. Dobra. Już mamy delikatną przewagę mamy. Dobra, tutaj Mega Minion. I w tym momencie możemy ładować już. Dajmy sobie jeszcze, właśnie. Zobaczymy jak nam pójdzie. Przeciwnik ma, dobra. 1400, 1300. Ale idzie, co? Haha, gościu się cieszy. Dobra, ciekawe. Wow, tutaj dość. Tutaj dość fajnie. Oj, tym Baby Dragonem jeszcze nas obił dość konkretnie. Dobra. Może być. Może być, słuchajcie. Tylko tak, żeby zjechał sobie ten piecyk. Dobra. Teraz się będziemy bronić tym, słuchajcie. O, właśnie. Właśnie w ten sposób bronimy się. I gościu jest bez szans, słuchajcie. On jest bez szans. Jeszcze X-Bow jeszcze raz postawmy. Wow. Dobra, to może być... To w sumie źle zrobiłem. Ale zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Dobra. 30 sekund. Postawmy sobie. Właśnie w ten sposób. X-Bow jeszcze jeden. Wow. 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 9 sekund. Zobaczmy. Teraz 4 sekundy. Ja pierdzielę. Jest, udało się. 518 HP na wieży. Good game, słuchajcie, tak mniej więcej ten deck wygląda. Ale zróbmy sobie następną walkę. Dobra, słuchajcie, lecimy z drugim atakiem już. Dobra, teraz w sumie fajnie ustawiło. Ice Spirit. Wyrzućmy. I od razu przytrzymajmy sobie loga, co on tam będzie mieć. Dobra. Oj, ten gościu chyba łatwo pęknie. Ice Spirit, żeby go zatrzymać. Tak? Udało się nam go fajnie zatrzymać. 1312 HP na wieży. I teraz jeszcze raz tego X-Bowa postawimy. Wow, Sparky. I tutaj się zaczyna przygoda już. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, X-Bow jeszcze raz. I postawmy tego X-Bowa. Sobie na spokojnie. 1312.
Jeszcze, ale się gość tutaj będzie bronić. Pięknie się obronił, ale niestety tutaj mój deck niestety lepszy. 700, 600, 500, 400, 300, 1100 i pęknął gościu, pięknie. Pięknie pęknął, dobra. Teraz pasuje się oczywiście bronić. Gość tutaj ma klon spela w deku. Bam 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 bam. Na tego Elektrowizarda postawmy szkieletony. Tak. Dobra. Wow. X-Bow. Jeszcze. Tak. No, dawaj, mała, dawaj, nie przestawaj. Dobra. Co ten gość tutaj kmini, naprawdę? Teraz leci X-Bow do obrony. Trzeba się bronić, słuchajcie. Pięknie. Piękna obrona z mojej strony. Jeszcze tak. No X-Bow, dajesz X-Bow. Jeszcze. 6 sekund. Czy się uda tutaj ubić? 900. No i kolejna, słuchajcie, walka wygrana, tak? Także, słuchajcie, robimy trzeci atak. Walimy trzeci atak. Dobra, słuchajcie, lecimy już z kolejną walką. Zobaczmy, co tutaj są. Minionki. Wyrzućmy Ice Spirita w tym momencie. Dobra, zobaczmy, co on tam ma. Aha, deck z Hogiem. Także ja sobie już postawię w tym momencie X-Bowa. Wow, co on tutaj ma? Troszkę mi laguje grę. Ajajajajajajaj. Ale dobra, już przynajmniej wraca do siebie. Kurczę, te delikatne lagi są. X-Bow. Dobra. Myślę, że to zaraz wróci do siebie. Zobaczmy, postawmy. Ciekawe, czy doleci ten X-Bow. Kurczę, chyba go źle postawiłem. Nie, postawiłem go bardzo dobrze. Słuchajcie, tak stawiajcie, bo ja na początku źle, parę razy źle postawiłem. Naprawdę. Dobra. Zobaczmy, 1400. 1251. Pięknie siadło. 1800. No i gościu pozamiatany praktycznie. Jeszcze 245. Banditka doszła. Tak, blokujemy się. Czy ona uderzy? Uderzyła. Kurczę, niestety uderzyła. 161 na wieży. Zobaczmy teraz. Tutaj doleci. Wow. Postawił. Golema. Ja postawię w tym momencie Inferno Tower. Delikatne lagi mieliśmy na początku. Ale słuchajcie, tym się nie przejmujcie zbytnio. Pięknie to iść. Wali. Wali po prostu jak chce. Tak. Już w sumie możemy atakować następną wieżę. Żeby szybko poszło. Sprawnie, szybko. Wow, dobra. Pięknie siadło. 2000. 2300. W sumie nie będę wyrzucać. Niech się teraz dzieje wola nieba. Kurczę, nadal delikatne lagi są, ale to nic, słuchajcie. Lecimy dalej. Bo tutaj trzeba gościa pocisnąć. Wow. Zobaczmy teraz. Jeszcze Dart Goblin. Ja sobie może... Nie, w sumie zrobimy tak, że postawimy tutaj X-Bowa, żebyś zablokował. Pięknie, ale straszne lagi, słuchajcie. Kurczę mać. W sumie mamy go już na loga w tym momencie. Dobra. Wow. Żebym ja czasem się za chwilę tutaj nie przejechał. 10 sekund i walka wygrana. 8 sekund i gościu pozamiatany. Dziękuję, słuchajcie. Pięknie siadło, pięknie. Idealnie, sekunda. Pęknął gościu, słuchajcie. Możemy zrobić następną walkę. Myślę, że teraz będzie bez lagów, słuchajcie, bez lagów.
Walimy następną walkę. Możemy już w sumie zacząć od X-Bowa. Słuchajcie, w tym miejscu musicie go stawiać. Zobaczmy. Mam loga przygotowanego. Dobra. Aja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 j
Będziemy się bronić. Gościu się cieszy, ale ja tutaj stawiam Inferno Tower. Pięknie pozamiatane. Zaraz sobie przeładujemy X-Bowa. X-Bow kosztuje 6 eliksiru. To mamy Ice Spirita. 5 eliksiru już jest. I zaraz stawiamy kolejnego. Dobra. Nie będę tutaj stawiać sobie. Tylko tak po prostu zróbmy. Aha. Barbarian sami chce nas załatwić. I... Dobra. Pięknie, 2000. Ściągamy te minionki, ściągamy je w środek. Właśnie, słuchajcie, tak trzeba robić. Tak trzeba ściągać minionki. Tak samo możecie ściągnąć sobie hordy minionów. W ten sam sposób możecie ściągnąć. Boję się wyrzucać tego Fireballa. Bo gościu naprawdę ma dobry deck. Albo ma tam muszkieterkę, słuchajcie. Może ma tam tą muszkieterkę. No, słuchajcie, to o czym mówiłem. Muszkieterka. Zobaczmy, jak ta sytuacja się w ogóle potoczy. Nie chcę wyrzucać, ale jestem zmuszony w tym momencie już wyrzucić. Wow. Kurwa mać. Ajajajajaj. I być może teraz popełnię największy błąd w swoim życiu. Ciekawe, czy postawi jeszcze raz muszkieterkę. W sumie tego bardzo ciekaw jestem. Dobra. Pięknie. Właśnie to, o czym mówiłem, słuchajcie. Myślę, że walkę wygram, ale nie jestem pewny do końca, żeby jeszcze X-Bow obił jeszcze raz. Ajajajajajajaj. Gościu chce się ze mną bawić jeszcze. Zobaczmy, jak mu pójdzie ta zabawa. Dobra. Pięknie. Ale tutaj załatwiłem tą hordę. Dobra, lock przygotowany. W razie czego nie chcę wyrzucać jeszcze. Dobra, on sobie wyrzucił. 1484. Ja jeszcze spróbuję w ten sposób, ale chyba się nie uda. Fuck, chyba się nie uda. Dobra, będziemy ściągać te minionki w środeczek. I właśnie w ten sposób, słuchajcie, w ten sposób ściągamy. Boom. Jeszcze, czy się uda? Kurwa mać. Gościu ma ewidentnie deck przeciwko mnie. Tysiąc. 800, 700, 600, no nawet słuchajcie, w miarę się nam udało, ale jeszcze sprawdźmy sobie. Zobaczmy, 626 i jeszcze raz ściągamy tą hordę minionów, ściągajmy ją, bo ona może nam tutaj naprawdę wiele zdziałać. Minuta 28. Fireball. Pozamiatane. Na szczęście są słabe, słuchajcie. Jeszcze sobie tak. W ten sposób. Tak, 500, 300. I... Gość uwalony. Dziękuję, słuchajcie. Możemy w sumie jeszcze jedną walkę zrobić. Jeszcze jedną walkę sobie zrobimy na spokojnie. Troszkę się zmęczyłem.
Dobra, słuchajcie, ostatnia walka i jeszcze trafiliśmy na level 8, więc powinno być naprawdę bardzo łatwo. Sprawdźmy tutaj, wyrzućmy sobie Ice Spiritka jednego. Niestety, słuchajcie, jeśli nie mamy X-Bowa na końcu, no to jest naprawdę bardzo cienko. Aha, dobra. Może to jakoś obije. Pięknie obiło, 2000 już HP ma na wieży. 300 HP mu zjechaliśmy, ponad 300 HP. Aha. I tutaj się zaczynają schody. I to w sumie bardzo ogromne schody. Wow. Pięknie. Dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie gościu miał. Joj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 
widzę. 2000, 1932 i gość mnie naprawdę, słuchajcie, obija. Muszę zatrzymać te fire spirytsy. Dobra. Dobra, 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 dajcie. Wow, gość mnie tu ładnie obija. Kurczę mać, słuchajcie, będą problemy i to bardzo wielkie, żeby gościa obić do samego końca. Ma Electro Wizarda, ma zwykłego Wizarda. I tu będzie naprawdę bardzo ciężko. X-Bow. Zobaczmy. Pięknie ten Fire. O, ale słuchajcie, no to było coś. To było coś, muszę zatrzymać tego Mega Miniona. Dobra. Na szczęście się udało dość pięknie to zrobić, ogarnąć sobie, tak, słuchajcie. I właśnie. Pięknie, jeszcze do samego końca i jeszcze tutaj. Tak, dobra. Słuchajcie, 377 HP na wieży. Czy to się uda? Myślę, że to się uda, to się już, słuchajcie, udało w tym momencie. Pięknie go się zawalczył, nie ma co. Wow. Jeszcze się, słuchajcie, będziemy bronić. Tutaj na spokojnie. Zobaczmy. Pięknie go się zagra, słuchajcie, nie ma co. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję, że wpadliście. Zostało nam 12 sekund jeszcze. Także jeszcze zrobimy tak. Tak. I gościu, słuchajcie, do końca zablokowany. Co myślicie o tym deku? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Ja się z wami żegnam. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Potrenowaliśmy troszkę X-Bowa. Myślę, że w przyszłości ogólnie będę grać X-Bowem, jeśli będzie mi go coraz więcej dropiło, a naprawdę dropi mi go bardzo dużo. To tyle. Życzę wam miłego dnia. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcje i dziękuję za komentarze. To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Piona warianty.